Halo, halo, cześć, czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? A więc dzisiaj odcinek nie będzie jakiś taki bardzo na bogato, ale będzie taki z maluchami. O może tak, nie wszystkimi, ale z maluchami. To sobie zdrapiemy na początek, a tutaj sprawdzimy, co z tych trójek jest najlepsze i co oddaje. Może tak, czy krzyżówka, którą uwielbiam, czy szczęśliwe linie, które również bardzo, bardzo lubię, i albo owocowa eksplozja. Natomiast byłam nie pierwszy raz, może z drugi raz w punkcie lotto w Oszą, w Gdańsku, jak osoba. I tam była przeurocza, przemiła pani Basia, o ile dobrze zobaczyłam imię. Więc ten odcinek, pani Basiu, jeżeli pani ogląda, jest dla pani. Mam nadzieję, że nie pomyliłam imiona. I pani Basia mi dała taką fajną rzecz, takie cudo. Przemiła pani i można tutaj sobie właśnie tak to mi się zawsze podobało, że tak na innych kanałach robią, że tak sobie dają jakiś los i przyciągają. To jest bardzo fajne, bardzo miłe. Nie interesuje mnie, czy to jest z Mikołajem, czy to nie jest z Mikołajem, czy na Wesołych Świąt. Po prostu bardzo przydatne, jeżeli ktoś drapie. My drapiemy tak z pasji bardziej niż z zawodu. Żarcik. Ale po prostu pani Basia jest the best, bardzo miła. Więc dziękujemy bardzo i sprawdzimy, ile wydrapiemy. W ogóle te praktycznie wszystkie zdrapki są właśnie z punktu lotu, tego z Oszą Gdańsk. To wszystko, nie będę już więcej gadać. Albo możecie sobie przewinąć, przyspieszyć. Lecimy do drapania z numerem lotek, z numerem 48. I patrzymy, co my tu mamy. Musimy słoniki znaleźć, a mamy tak. Hi, krab ze SpongeBoba. Mamy dalej królika, motylka, motyla noga i ostatnia szansa jest puchacz. Puchacz, gdzie te są kontrolne, ale to widać, że nic nie ma, natomiast lubię te kontrolne znaleźć. V i T. Miętowa kasa. Kasa z numerem 17. Szukamy liczby. Wygrywające liczby to 28. O, kiedy to było, że się tyle lat miało? Nie, żartuję, nie tak dawno. 41. A mamy 35. Dalej 42, czyli lecimy oboczkiem. 39, 27, a dwa oboki. Później mamy 54, 43, 57 i 22, więc tu gdziekolwiek są te kontrolne, ale widać, że... A, jest, są L i M. Widać, że nic nie ma, to nic. Lecimy z owocową eksplozją i z numerem 36 i zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj mamy. Ananas i kiwi. Ananas i kiwi. Ok, to szukamy i ananasa, i kiwi. O, mamy, dobra, ale zawiechę złapami, ja cię kręcę. Co to z tą pogodą taka, że zawiecha tak się złapała, czy o co chodzi? Dajcie znać, czy wam się ta pogoda podoba. Najgorzej jest chyba, jak wieje, albo jak jest tak bardzo, bardzo ślisko. Ojej, jeszcze jak sypie śnieg i człowiek nigdzie nie musi iść, nie? To jeszcze co innego, ale jak musi gdzieś wychodzić z domu, to jest tak, brr, lecimy. Szczególnie dzieciom współczuję chodzenie do szkoły, serio. Truskawka, cytryna. Chodziło się do szkoły, wszyscy chodziliśmy raczej. To, nie wiem, może się komuś podobało, ale nierówno ocenianie się nie podoba chyba nikomu. I porównywanie, moje ulubione, porównywać do kogoś, bez sensu, totalnie bez sensu. I według mnie tak się w ogóle nie robi. Pomarańcza, karambo. I może nie jestem z wykształcenia nauczycielem, bo jestem farmaceutą, ale pomarańcza. Ale uczyłam, dawałam korepetycje z chemii, więc w życiu mi nie przyszło do głowy, żeby porównywać dzieciaki do kogoś. No ale, dobra, temat. Jeszcze banany by się przydały. Figa, gruszka, a mamy figę z makiem. Figa. I gruszki od razu. O, ładnie się otwiera. O, i tu jeszcze gruszka jedna została. Taka samotna. I chyba wszystko. Dobra, jeszcze mamy troszkę symboli. Jabłko, kokos. Jabłko. I kokosy są. Kokos, kokos.
O, to nawet ten by nam dużo dała. Zobaczymy. Wszystko się okaże. Melon, wiśnie. Dobra. Wisienka tu na torcie. I wiśnia tu. A melony. Tak mi przyszło do głowy, że zdrapać pierwsze ile tu, wszystkie te kwoty i później dopasować i sprawdzić, które wygrane. Tak odwrotnie. Dobra, mamy teraz borówka. Wszystkich postawię w niepewności, co będzie ostatnie. Lubię tak. Borówka, samą siebie przede wszystkim, bo wy to później oglądacie i możecie... O, jeszcze tu był kokos. Możecie sobie przewinąć. Dla mnie to jest taka niepewność. Co będzie, co będzie? Bombararą? Winogrono. No także, tak. Winogrono? Winogrono? Winogrono. Wow, wow, wow. Więc musiałabym po całości tak polecieć. Dobra, widzimy, że owocki nic, ADN. Raczej nie było ogromnej wygranej, 30, 30 tam tysięcy. Można tu 30, można najwięcej. Więc owocki nie, lecimy z liniami. Z numerem 73. Dobra, lecimy. Gdzie te symbole nasze piękne? Tu podkowa i korona. Podkowa, korona. Dobra. Podkowa. O tak. O, rzucili nam trochę tych podków i no koron może nie, no koron też. Ale podkowy. Lecimy. Garniec pik. Garnek pik. O tak tu. Dobra. Czy mamy w ogóle pik? Jeden garniec? No to w jednym garnku nie ugości tyle ludzi. Kwiat, księżyc. Księżyc, kwiat, więc słonia brakuje. Powiem wam, że dawno nie miałam trafień w tych maluchach. Zobaczymy, co będzie teraz. Kwiat. Kiedyś było najwięcej chyba 5 linii. O, to było piękne. To było piękne. I lecimy. Pomarańcze i biedron. Biedroń. Pomarańcza. A razem. I tu jeszcze. I tu. To co, biedroń był jeden? A ja. Jabłko, gwiazda. Za zimno na jabłka i nie dali. Gwiazdka, gwiazdka z nieba. Też nie. Krab i dzwon. Dzwon. Krab. Więc kolejny raz nam słonia brak. Znaczy słoń nam potrzebna, może tak. I klucz. Krab, krab, dzwon. A wiśnie były? Nie, nie były. Ojejku, to nie ta gra. Widzicie? Jak się zdrapuje coś jedno za drugim, to od razu się miesza. Śliwka, arbuz. Arbuz, więc tęcza, śliwka, tu. Ładnie. Znowu, coś ja mam z tymi wiśniami, znowu miałam wiśnie zdrapać. Śliwka. Arbuz. A, Monika, zostaw te wiśnie w spokoju. Jeszcze. Winogrono, banan. Jeszcze mamy 6 symboli. Winogrono, banan. Obrodziło w jedne winogrona. Bananów nie. Później mamy diament. Nie, diament, słońce. Diament, słońce. I diament. No zobaczymy, co będą rzucać. Trefl, wiśnie. Uhuhu, wykrakałam. Trefl, czyli gdzieś grucha jeszcze. Znaczy gruszka, nie? O, trefl, czyli słoń, wiśnie. A diament był jeszcze. Diament. O, mamy linię. Wow. Czyli trzeba pogderać i się linia pokaże. Kwiat, biedronia, no. Dobra, po jednym, bo nie wiadomo, co to jeszcze z tego wyjście. Serce.
gruszka bym zdrapała, tęczę bym zdrapała, serce, serce, serce. To teraz zważą się losy. Co dadzą? Ananasa. Ale nie ma. Nie ma nigdzie ananasa. Dobra, lecimy, bo wszystko jest, więc zobaczymy. Ile to najwięcej można wygrać? 36 tysięcy. 3600. 360. 36. A mamy? 3. Ale jest wygrana. Proszę tam nie narzekać. Ja absolutnie nie narzekam. D, ale ładnie. Damy do wygranych. W krzyżówce najwięcej chyba było 10. Zobaczymy, ile dzisiaj wydrapiemy. Jest numerem 58. Lecimy. Lecimy. Jest O, W. O, W. Akwen. Smalec. Z jabłkiem dobry. O, brzoza. O, W. O, W. Dobra, widzicie gdzieś jeszcze o, widzę w pole. A W? Nie widzę. Dalej. U, I. U, I. Uj. Uj. U. Stefania. Pozdrawiamy wszystkie Stefanie. Ale tak mało i. Uch. Uch. S. Y. Serengeti Y. Dyplom. Ale wiatry. Uchuchu. Stefania. Tyle? No dobra. Później się okaże, szczególnie jak się montuje odcinek, to też widać BP. To od razu widać praktycznie. Ohoho, jak wieje. Ohoho. BP. Dajcie znać, z jakich części Polski jesteście, a może spoza Polski. Bo ja jestem z Podkarpacia, a mieszkam teraz w Gdańsku. Aha. Taka sytuacja. T czy J? TA, pięknie. Bo jest A. Muszę kiedyś któremuś z braci powiedzieć, żeby mi przysłali te z południa z drapki. Co? Tyle? Ciekawe te słowa. Mało z takich... małych. Krótkich. EC. Oczko. E, akwen, E. EC. Sorry, trochę chrypa mnie wzięła, nie wiem czemu. Jeszcze tu jest E z Stefanii. O nie, fajnie. Brak regularnego hartowania, czyli łażenia po śniegu. M i H. M, dyplom. Duch. Hel. To jak tak pięknie zaczynacie, to może L dacie. Smalec, a nie mówię? Mamy Z i G. Litery się pomału kończą. Z. No, ciekawa jestem. Z, G. Bo szczęśliwe linie. Szczęśliwe. Jeszcze dwie. Mamy J. Zobaczymy, czy potrzebne, czy jak drzwi w lesie. Felicja. A, Felicję też pozdrawiamy. I co? Ostatnie będzie
Nie chcę zgadywać, że F, ale nie, D. Czyli będą dwa słowa. Duch i Adda. To nie wypada. Adę też pozdrawiamy. I w Rydzy mamy D. Ale chyba nic więcej. Więc sprawdzamy kontrolne. Uta, uta. Więc to nie ma. Dobra, lećmy z tym podsumowaniem, bo i tak odcinek trochę trwa. Ale to dlatego, że są takie do drapania. Nie było nic drapane. Krzyżówka nic. Pani Basiu, krzyżówka nic. Ełocowa eksplozja nic. Miętowa kasa nic. Lotek nic. Szczęśliwe linie były kupowane u pani, bo pamiętam. Mamy trójkę i mamy takiego fajnego od pani Basi. Oszą na osowej. Bardzo polecam. Bardzo fajnie. Bardzo miło. To idą do przegranych, ale tu jest wygrana. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Dzięki za komentarze, polubienia i subskrypcje. Pa, pa.